Brazylijczycy już mogą być pewni awansu do półfinału zmagań Final Six. No jeżeli nic się nie wydarzy, to pewnie zakończą to spotkanie zwycięsko, chociaż cały czas będziemy powtarzali, Tomek, jak mantrę. To jest siatkówka. Tutaj nic nie można przewidzieć, bo historia tego sportu zna już takie przypadki, które bardzo ciężko wytłumaczyć i pewnie na szybko moglibyśmy tutaj przykładami z rękawa sypać jak na zawołanie. Ale co to oznacza? Oznacza to tylko tyle, że po turnieju w Belgradzie Brazylia może okazać się najlepszym zespołem z historii wszystkich tych, które występowały w Lidze Światowej, jeżeli chodzi o zdobycze medalowe. No, jeżeli zdobędzie złoty medal tutaj, to wyrówna osiągnięcie Włochów, którzy 8-krotnie triumfowali w rozgrywkach Ligi Światowej. Brazylijczycy zrobili to dotąd 7-krotnie, natomiast obie reprezentacje mają na koncie po 13 medali. Depcze im po piętach Rosja, a także były Związek Radziecki jeszcze wtedy, bo tutaj te wszystkie medale są sumowane jakby. Rosjanie mają na koncie 11 medali, ale tylko jeden złoty. Także wygląda ta statystyka medalowa także bardzo ciekawie. Tak, no zobaczymy teraz w trzecim secie, jak Argentyńczycy zareagują, bo zaczęli sobie poczynać lepiej, dużo lepiej w drugim secie, gdzie cały czas prowadzili równą walkę z Brazylijczykami do stanu 20-20. Potem no, kilka błędów niepotrzebnych popełnionych przez Argentyńczyków w końcówce no, decydowało o tym, że Brazylijczycy na spokojnie wygrali tego drugiego seta. Murillo. Jest asekuracja. Został Uriarte w reprezentacji Argentyny. On odpowiada za rozegranie piłki. Ziba. No tak trenowali sobie w Belgradzie tego pipa. No i widać, że są coraz bliżej osiągnięcia tutaj efektu finalnego porównanego z akcją Ziba Ricardo. Marek, zobacz skąd on poszedł, bo on bronił przed chwilą piłki z 10 metra. On był poza boiskiem i natychmiast jak dograł, ruszył do przodu. Ten nadał przez komórkę, czy nie wiem, jakimś nadajnikiem i do SMS-a wysłał, że jest gotowy do ataku. No nie, SMS-a by nie zdążył. To było tak szybko przeprowadzone tutaj jakimś satelitarnym telefonem może. W każdym razie, co ważne jeszcze, skoczył wysoko, daleko, ustał ten skok. I idealne tempo. Tym tak razem jest. Właśnie wyszło idealne tempo. No, bardzo dobre zagranie. Argentyńczycy teraz. No, ale oni dzisiaj największy problem to mają ze sobą akurat. Nie wiem, czy oni też Marek w głowach rekord. Troszeczkę to. Tego meczu no właśnie, ja nie mówię. Przegrali na początku, widząc ten odcień koszulek po drugiej stronie, no bo tak jak mówiliśmy na początku naszej transmisji, najstarsi górale nie pamiętają, kiedy Argentyna ograła w seniorskiej siatkówce Brazylii. No właśnie, oni czy w tym drugim secie taką wyrównaną walkę i oni w dalszym ciągu jakby nie wierzyli, że można z nimi powalczyć, bo przecież toczyli równo do 20 i potem no, sami sobie właśnie tymi błędami ten drugi set załatwili. A na trybunach słyszymy w tle, rozpoczęła się samba już w wykonaniu brazylijskich kibiców. No, zobaczymy, jak będzie z frekwencją jutro i pojutrze w Belgradzie. Przykre to jest, że czołowe drużyny świata nie wzbudzają większego zainteresowania na trybunach. Zainteresowanie. Sporo widzów, bo blisko 12 tysięcy podczas pierwszego meczu Serbów z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy dzisiaj wieczorem o 20:30 początek meczu Serbia-Rosja. Zapraszamy serdecznie już teraz Państwa do Polsatu Sport na ten mecz, bo ten mecz zadecyduje o tym, który z zespołów przystąpi do półfinałów z pierwszego miejsca. No i najprawdopodobniej uniknie rywalizacji z Brazylią, no która jest tutaj faworytem. Właśnie, to jest ważne, to jest argument walczyć o pierwsze miejsce. No są tam Rosjanie. Oni ostatnio z Brazylijczykami, o ile dobrze pamiętam, wygrywali akurat. Na pewno ograli ich 3-1 przed rokiem podczas finału Ligi Światowej w Rio de Janeiro. Są zmiany, realizator ich nie prezentuje. Jest Facundo Conte na boisku. Zatem zmiana skrzydłowych. Takiej zmiany dokonał Javier Weber. Po prostej teraz Lucas Chavez. Tak, no tutaj bardzo ładnie Chavez umieścił piłkę po prostej faktycznie.
Zobaczymy. No, niewiele miał tam się na piłkę. Na lakier. Tak, tutaj ominął chyba na milimetry antenkę i ręce Brazylijczyków. Natomiast tutaj nic nie trzeba było mijać, bo po prostu górą. No, drabinę trzeba przynieść i postawić tam, oprzeć o słupek sędziowski i stanąć przynajmniej na czwartym szczebelku, aby myśleć o zablokowaniu Wizotto w takiej sytuacji. Ale tutaj to jest takie charakterystyczne Wizotto, ale popatrzmy na Wołkowa czy Kazakowa. Oni też mocno nie atakują, ale natomiast atakują z góry i to wydaje się, że jest mocniej niż naprawdę. Maciek Dobrowolski dwa razy Wołkowa zatrzymał w Bełchatowie na meczu Ligi Mistrzów, pamiętam. No właśnie. No, bo w ferworze walki zapomina się sięgnąć wyżej. Widząc jeszcze Maćka, pomyślał sobie, że nad nim uderzy gwoździa. A tu cyk, pyk, pyk. I tak to się skończyło. No, ale tak to jest właśnie. I to jest też najlepszy dowód na to, że wcale nie trzeba skakać do bloku wysoko, tylko w odpowiednim tempie. To jest największa sztuka. No, a przy tak szybkiej grze jest to sztuka, którą posiadają naprawdę nieliczni zawodnicy. Osiem do trzech, prowadzenie Brazylijczyków. Do ławki dla zawodników rezerwowych podszedł Lucas Ocampo. Też dał dobrą zmianę w meczu z Kubą. Słyszymy ten charakterystyczny dźwięk brzęczyka, a to proszę bardzo, to ta orkiestra brazylijska, która nam w tle przygrywa, urozmaicając jeszcze przebieg tego spotkania dzisiaj. Pana bębniarza ręka najprawdopodobniej nie zaboli po tym meczu. No, na pewno nie, bo to tutaj już widzimy jest duża Ocampo przewaga na boisku. Lucas Ocampo, 23 lata, kolejny młody gracz. Tak jak mówiliśmy, dobry mecz z Kubańczykami. No, jest potencjał w reprezentacji Argentyny. Jeszcze do tych młodych graczy, ja tutaj abstrahuję od Spajicza, od Szoltisa, czy nawet od Gabriela Garcia, czy Chaveza, no to jest 25-27 lat, to jest siła, tak, to nie jest tylko siatkarskiego, sportowego wieku tutaj, ale jeżeli oni wiek w głowie tutaj mentalnie przygotują się do każdego spotkania, jeżeli meczów z wyżej notowanymi reprezentacjami nie będą przegrywać w szatni, no to przez długi czas mogą na stałe zameldować się w czołówce najlepszych zespołów świata. Zbyt dużo błędów. No bo to w tej chwili nawet to nie jest agresywna zagrywka, bo mówiliśmy o jakiejś agresywnej, żeby odrzucić Brazylijczyków. Tu w tej chwili zepsute zagrywki normalne, które no nie powinny być zepsute. Ziba z kłopotami Ocampo, Conte, wysoko jest Ziba na 9 metrze, Murillo w aut, strzelił mocno nad blokiem, chociaż tak patrząc na Żibę, kiedy pojawił się w okolicy 12 metra, pomyślałem sobie, Tomek, tak, jak teraz Bruno zagra pipa, to będzie to już niemożliwe. To już by nie zdążył, bo widziałem, że takie kółka zrobił, ale nie był chyba tak ustawiony dobrze, stabilnie. W antenkę trafił Bizotto. No i Murillo i Bizotto dzisiaj nie za dobry dzień w ataku. Widzieliśmy wcześniej Murillo, który daleko, daleko gdzieś tam uderzył, ale trzymał się potem, bo trafił palcem boleśnie. Teraz znowu antenka i nie są na chyba... O, proszę, następny, drugi punkt w kolei, drugi atak zepsuty. Facundo Conte, 198 cm wzrostu, zasięg w ataku 3,5 metra, a teraz widzieliśmy, co znaczy na skrzydle. Ta potęga wyskoku u niego też tutaj działa, skoczył zdecydowanie wyżej od Gabriela Arroyo, środkowego. Przekroczona linia ataku trzeciego metra. No i proszę, zrobiło nam się już prawie remis, jeden punkt tylko przewagi Brazylii. I to tak z niczego zupełnie. No, z tego, że tutaj widzieliśmy kilka ataków pod nogi, więc bardzo szybko, bez walki, Brazylijczycy oddali. Spajcz. No, siatka jeszcze drga do teraz akurat. Można dotknąć poniżej dolnej taśmy. No to spójrzmy. Zaraz zobaczymy. No, siatki, tutaj... jeżeli ktoś dotknął, to Arroyo tak akurat jest w tej sytuacji. Dokładnie. Oni mieli chyba pretensje o to, że
piłka już była po stronie Argentyńczyków. Ziba. No tu już Bizotto skoczył z czwartego metra do tego ataku. Proszę bardzo, teraz patrzmy na Brazylijczyków, bo oni są w stanie grę poukładać jeszcze. Ziba, Bruno, jeszcze asekuracja, Sidao w obronie. Świetna akcja w defensywie Brazylijczyków. Murillo. I przez środek Lucas. Bruno wykazał tutaj zimną krew tej akcji. Konsekwentny był do bólu. Widać, że mają przygotowane te warianty rozegrania. Tak jest tutaj, no, bardzo ładnie z tyłu krótką. Tym bardziej, że Conte skoczył do Bruna. Także Lucas tutaj miał czystą siatkę bez bloku. Sidao. No, coraz odważniej Sidao w polu serwisowym. Widać było, że w drugim secie, kiedy dał zmianę Rodrigo, najpierw wprowadził się delikatnym flotem, później zagrał nieco mocniej z wyskoku, no a teraz idzie już na całość, tak, agresywnie zagrywając piłkę. Nieprzygotowany zupełnie do tego, aby przyjąć tą piłkę. Son profundo. No nos pueden agarrar acá. Si pasa acá, se va fuera. O sea, significa que estamos muy adelante. Punto número uno. To samo słyszeliśmy na meczu z Kubą. Ale tutaj... Sí, porque la toca. Mete la mano para adentro, la toca, la toca. La jugamos, la traemos o le pegamos por las líneas o profundo a una. Estamos de acuerdo. Wyjaśnił, że jak stoi do campo. Jak stoi, o to właśnie tu widzieliśmy. Jak leci ci w tym miejscu, gdzie uderzyła ciebie, to odpuszczaj tą piłkę, bo wyleci w aut, bo mówisz, stoisz tak daleko, że na tej wysokości piłka powinna być autową. Nie bierz jej. Sidao. W siatkę po przerwie. 3 punkty przewagi w tej chwili Brazylijczyków. Ale w ich oczach, w ekipie Argentyny, nie widać tego, co widzieliśmy 2 dni temu podczas meczu z Kubą. Tam było widać taką pozytywną sportową agresję, tam widać było pasję, tam widać było to niezdefiniowane coś, co ciągnęło ich do przodu. Tutaj dzisiaj tego im wyraźnie brakuje. No tak, tak jak stwierdziliśmy, że czyżby tutaj przed meczem już stracili ochotę do gry, bo dlatego, że Brazylia naprzeciwko, bo przegrali tyle razy. Lucas Bizotto, no przebić się tam przez taki blok to jest naprawdę duża rzecz i w CV można sobie zapisać taki atak. 2-12, 2-9, ciemno przed oczami może się zrobić. Tak jest, przez Bizotto jeszcze się wybrał, więc tutaj już w ogóle był na straconej pozycji. I znowu szedł Ziba, markował atak z 6 strefy, nie dostał piłki. Sergio. Bizotto odchylony, ale poprawnie na drugą stronę. Ziba i przez środek kontra. Jeszcze jedna okazja Brazylijczyków. Przyspieszył do Murillo. Ależ spokój mają Brazylijczycy. Jeszcze jedna akcja. Jeszcze raz Murillo. No, znakomicie teraz. Czyżby Brazylijczycy sprawdzali stan kondycji Argentyńczyków. Zmusili ich do bronienia się na wszelkie sposoby, bo widzieliśmy ile ataków takich lekkich, które no, nie robiły krzywdy, bo Argentyńczycy musieli to bronić, podbijać, próbowali z tego zrobić punkt, nie udało się. Wygrali Brazylijczycy. Ale Tomek, znamy Brazylię, wiemy, że jest to zespół, który szanuje piłkę. Tutaj stara zasada, jeżeli sam nie możesz nic zrobić, daj szansę przeciwnikowi do popełnienia błędu. Tak jest. A tutaj był... Bizotto nie zgadza się z arbitrem. No to jeżeli będziemy mieli powtórkę, to przekonamy się, kto miał rację. Jeżeli nie, no to będziemy musieli pozostać każdy w swoim odczuciu i interpretacji tej sytuacji. Na pewno jest 10-15 w secie trzecim. Murillo. Zatrzymany. Murillo. Przez Ocampo. Oj, będzie miał słaby procent ataku dzisiaj. Nie może się kompletnie przebić w pojedynczym bloku. Proszę bardzo.
Izotto z lewej strony. Ocampo jeszcze uratuje tutaj piłkę w tej akcji, ale co zrobią Brazylijczycy? Znowu taką akcję. Argentyńczycy tak trochę po brazylijsku teraz chcieli tą kontrę wyprowadzić, a wszystko dlatego, że Uriarte podbił piłkę w obronie jako pierwszy to rozgrywający. Meana zagrał Pajpa. Ciekawe rozwiązanie, ale nieskuteczne w tym przypadku. 16 do 11. Druga przerwa techniczna. Oj, duży spokój w ekipie brazylijskiej. To już dawno tak nie było. W teamie Bernardo Rezende, który porozmawiał ze swoim synem chwilę, z Bruno. Tak, coś tam, parę wskazówek jego. No i widzę, to się dostało. W Argentynie czas motywacyjny. Na zagrywce Murillo. W ekipie brazylijskiej, Tomek, może się podobać to, że Bruno, mimo tego, że on też gra ze sporym balastem, takim psychicznym obciążeniem na plecach, raz trener to ojciec, dwa znakomici poprzednicy, znakomity rywal do miejsca w składzie, on odpowiada za grę. Nie sili się na jakieś schematy, on widać, że ma wolną, chłodną głowę czasami i próbuje nieraz sam wnieść coś nowego do gry reprezentacji Brazylii. A fajne w grze tej drużyny jest to, że ci starsi gracze, wyjadacze, którzy osiągnęli już wszystko, w pełni to aprobują. Nie, no ja myślę, że tak, że tutaj no, on został wybrany na tego prowadzącego, na wystawiacza. No i musi być zaufanie, bo inaczej no, straciłoby to sens, więc po prostu tworzą drużynę, grupę, gdzie jeden za drugiego, gorzej czy lepiej, ale się wspomagają, więc gdyby mieli pretensje ci starsi do tego, do wystawiającego młodego, to myślę, że to by mu zaszkodziło mocno. Sidao Vizotto na prawej stronie. No kiedy jest tam Vizotto, to chyba lepiej się nie wybierać akurat z atakiem. No właśnie, po co tam po tej prostej, po tym Vizotto, który no, ma tam metr rąk na taśmą. Ale ma spokój teraz, to jest niemożliwe po prostu. Stał i czekał spokojnie, gdzie odbije się piłka. Ciekawe, jaką miałby reakcję, gdyby otarła się o boczną linię, bo przechodziła bardzo blisko tego no, tutaj jest białego jednak miejsca. No tak, to bardzo rzadko się zdarza, bo jest tak blisko, no widać jednak, że ta piłka upadnie. Mocha alta, rápida para un lado y para el otro. Cada punto, muchachos, jugamos. Cada punto, nada más que eso. Dale, dale, dale. Vamos, 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 vamos. Sigamos, sigamos. Dale, negrito, dale, dale. Dale, Gaby, dale. Vamos, 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 vamos. Widzieliśmy jeszcze powtórkę tej ostatniej akcji. Tak to wszystko wyglądało, jak na załączonym obrazku. Brazylijczycy, no o krok od wygrania tego seta i spotkania. I tutaj też zachował spokój. Ale zobacz, zobacz jaką ma minę, zobacz. Nic się nie zmienił w ogóle. No właśnie mówię. No to też jest duże osiągnięcie, no żeby z przechodzącej bardzo dobrej piłki, proszę, wykręcić. To prawda nie pobił Kubańczyka, który, jak pamiętasz, uderzył poniżej tej taśmy dolnej i nie dotknął jej. Tak, Wilfredo Leon. Leon. Dwa rekordy Leon ustanowił. Jeszcze ta zagrywka, którą będziemy długo pamiętać akurat. Proszę bardzo, Ziba. No i pokazuje, że jest zawodnikiem wielkiej klasy. Nie najlepszy mecz wczoraj z Kubańczykami. Karnie zszedł z boiska, nawet nie pokręcił głową, kiedy zmieniał go Thiago Alves dzisiaj od początku i od początku bardzo przyzwoity, dobry mecz. Oczywiście błędy też mu się zdarzały.
No, ale jeżeli weźmiemy tą grę jego, zaczniemy oceniać przez pryzmat całego spotkania, to na pewno trzeba go ocenić bardzo wysoko. Nie, na pewno tutaj najrówniej grający w dzisiejszym meczu zawodnik. No pomijając oczywiście Bruno Rozenda. Pozostali, raczej podeszli do tego jak do treningu, ale na treningu też się tyle nie psuje, bo dzisiaj Murillo i... Proszę, Sidao, jak przytomnie. No i mamy piłkę na drugiej stronie, brawo. No i dziba. No i proszę bardzo, Facundo Conte, jego idolem jest Diego Maradona. A tam akcja typowo piłkarska, no jedni i drudzy pokazali nam tutaj... Proszę, Maradona, lewa noga. Tak jest, proszę bardzo. Ale brawa dla Ocampo też za przebicie tej piłki. No celnie jedną ręką, bardzo... I teraz proszę, dobrze. Być może realizator wytrzyma do końca. I ten, który tam spod band wyciągał piłkę, takimi akcjami przechodzi się do historii. No. Na pewno w internecie tą akcję będzie można oglądać na każdym siatkarskim portalu. Tak jest. Conte ledwo wrócił pod siatkę i już skakał. To był wyraźny błąd Dziby, który z pojedynczym blokiem uderzył, a teraz wybrał kierunek tam, gdzie był Conte, który wrócił najkrótszą drogą właśnie tam na prostą. A ja powiem tak, i Conte dołączył do Grbicza z Igrzysk Olimpijskich, Bartmana z Polskiej Ligi Siatkówki czy Plus Ligi i proszę bardzo, Final Six, Facundo Conte w roli głównej. To tak chyba na osłodę trochę Argentyńczykom ta akcja pozostanie dzisiaj. Grzyba się chyba zdenerwował. Spajcz, no może gdyby jeszcze ze 2-3 punkty zrobili w jednym ustawieniu Argentyńczycy, to można by było myśleć o dobrym wyniku, ale nic z tego. Murillo kończy akcję, nie był dzisiaj graczem zbyt skutecznym, ale jeżeli dochodziło już do takich ważnych akcji, ważnych piłek, to je raczej kończy. No, jeżeli wcześniej arbiter odgwizdał podwójne odbicie w wykonaniu libero, a nie odgwizdał tego teraz, no to ta interpretacja tutaj i ta klamra jest dosyć bogata w przypadku pana sędziego. Natomiast teraz Conte znowu jego może się, dobre może zagranie. Może się zapatrzył. Widzieliśmy, realizator nam pokazuje tutaj czasami trybuny, dużo pięknych kobiet na trybunach, kto wie, być może tam pan sędzia skierował swój wzrok w tej akcji. No a tutaj zupełnie nierozgrzany Rivaldo, bo popełnia dość prosty błąd. 18-22. Nie trafiona kompletnie piłka. Dlatego tak poleciała daleko. No tak, tego się można było spodziewać, bo dzisiaj Argentyńczycy żadnej dłuższej serii nie wyprowadzili zagrywki. Rivaldo, nie ma zmiany powrotnej, pozostaje w tym ustawieniu Bernardo Rezende. Siatka, siatka. Przejście odpięcie. Dołem chyba też jeszcze przy okazji. Ale i górnej taśmy chyba przy ataku było dotknięcie. Co nie zmienia faktu, że o krok od wygrania meczu. A tutaj przeszedł jeszcze, tak jest, dotknięcie, a wcześniej też całą stopą przeszedł Uriarte, linię środkową boiska. Zatem mamy piłkę meczową. Sergio. Jeszcze nie teraz, ale to jest, Tomek, dobry moment, możemy sobie spokojnie już to spotkanie podsumować. No tak, no, dzisiaj widzieliśmy, troszeczkę bez wiary Argentyna przystąpiła do tego meczu. Tu wyczytałeś całą listę osiągnięć i jaki stosunek wygranych i do przegranych z Brazylią faktycznie. No trudne to nie było. Tak, ale tutaj jest Brazylia, która podeszła do tego chyba... żeby stracić jak najmniej sił, bo mają jeszcze przed sobą finały, więc chcieli to jak najspokojniej wygrać. To się udało, po prostu za dużo błędów po stronie Argentyńczyków. Jakbyśmy policzyli ich zepsute zagrywki, to chyba by uzbierali na jednego seta.
A to ja ci powiem, ile ich było. W sumie błędów Argentyńczycy zrobili 31, z tym teraz 32, czyli oddali ponad seta. I niech to będzie najlepszym komentarzem do tego, co widzieliśmy. Chociaż jak popatrzymy na ten dorobek Argentyny 20, 22 i 20, to i tak wygląda bardzo. No bo to jest zasługa, myślę, Brazylii, która no, na 100% i na pewne możliwości nie grała. Oddała 20 punktów z kolei. Tak, no ale grała, mówię, spokojnie, treningowo podeszła do tego i chyba, żeby jak najmniej stracić sił przed następnymi grami. Brazylia zrobiła swoje, Brazylia wygrywa grupę F, z pierwszego miejsca awansuje do jutrzejszych półfinałów. Z kim zagra w półfinale, przekonamy się dzisiaj wieczorem. Mecz Serbia-Rosja o 20.30 na antenie Polsatu Sport. Proszę być razem z nami, proszę ten mecz obejrzeć. Co jeszcze? Kuba na pewno zagra też w czwórce o medale, ponieważ awansuje z tej grupy z miejsca drugiego. No i też na swojego przeciwnika musi poczekać, bo będzie to albo Rosja, albo Serbia. Nie ma w turnieju Argentyny i Stanów Zjednoczonych. Tak jak mówiłem, Brazylia zrobiła swoje. Argentyna dla tych młodych graczy, dla Contego, Quirogi, dla Dececo, dla Uriarte, dla Ocampo, dla Filardiego. To wspaniała lekcja, bagaż doświadczeń, który z pewnością zaprocentuje na kolejnych imprezach. My Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Tomasz Witowicz, Marek Magiera. Życzymy miłego, spokojnego wieczoru. No i emocji o 20.30. Serbia, Rosja. Proszę być razem z Polsatem Sport.